Witajcie! Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu na rynku. Jarmark Bożonarodzeniowy. Wygląda to bardzo pięknie. Zobaczymy jak dalej. A to sobie wbiłem teraz telefon. Zapomniałem kamery, żeby to nagrać, ale telefonem też chyba się da. Za mną w tej chwili jest plac solny. Wchodzimy takim przejściem właśnie z placu solnego do rynku. Zaraz wam pokażę jak wygląda plac solny z tej perspektywy. Otóż to jest budynek starej giełdy. Dalej kamieniczki. No i tam na górze z tym zegarem na wieży to restauracja, bardzo fajnie to wygląda. Na samej górze też można się czegoś tam napić, oczywiście grzane wino jako podstawa, pewnie wzięte to zapożyczone z Niemiec, ale tak to wszystko po prostu wygląda. Karuzela dla dzieci, piękny ratusz, alejka z pamiątkami różnymi, tutaj to samo. Tu w tej chwili to są, ten budynek to jest budynek, na dole się mieści browar Spisz, taki regionalny mały browar, tam można się napić piwa, młodego piwa, nie jest to jakiś tutaj uważany za specjał, no jednakowoż ja próbowałem parę razy, można powiedzieć, że to jest całkiem smaczne piwo. Choinka zupełnie inna niż w zeszłym roku, tak mi się wydaje, bo już nie pamiętam kiedy tu byłem, ale wygląda interesująco. Oczywiście kiełbaski, migdały, chleb ze smalcem, żurek, pierogi, barsz, wszystko po prostu bardzo pięknie. No niektóre na przykład rzeczy w ogóle zatrważają cenami. Jestem tu z młodym w tej chwili, nie będę wam młodego pokazywał, bo nie o to chodzi, ale kupiłem mu gofra, słuchajcie, z Nutellą za 15 zł. Dalej ciekawe, zakręcony ziemniak, 19 zł. Co dalej jeszcze z takich ciekawostek? Kiełbaska z grilla 25 zł. No po prostu na szał. Ja nie wiem czym to jest powodowane, jednak to wszystko fajnie zobaczy, bo naprawdę ładne rzeczy. Bardzo ciekawe, oczywiście fontanna, wszystkim znana wrocławska. Jak zwykle kuglarze z różnymi takimi rzeczami. Wieczorem to można przyjść zobaczyć, słuchajcie, też kuglarzy z pochodniami. To naprawdę robi efekt pięknie i to chyba jest najmilszy akcent rynku wrocławskiego, tak moim zdaniem. Jednakowoż mi osobiście najbardziej się podobają cyganie, którzy tutaj chodzą z gitarami i naprawdę, ale to latem, pięknie grają po prostu na tych swoich gitarach, jest to fenomenalne. Usiąść sobie na przykład w takim ogródku na kawie, herbacie, czy na czym kto tam woli, wypić sobie takie coś i posłuchać jak oni to pięknie grają, jest to naprawdę w stylu, bym to śmiało mógł powiedzieć, Gypsy King. Oczywiście to jest tak samo król cyganów, jest to piękna rzecz, piękna naprawdę. Ja naprawdę tylko dlatego, jeśli przyjeżdżam do Wrocławia, to tylko po to, żeby ich posłuchać. Co ciekawe, kościół, słuchajcie, świętej Elżbiety, wieża około 50 metrów wysokości. Byłem na tej wieży, piękny widok, właściwie cały Wrocław widać. Tutaj te dwa budynki to Jasi Małgosia, tak zwane. No i co jeszcze, kościół ten został spalony, ja nie pamiętam, byłem chłopcem, czy w latach 80. został spalony, czy ciut wcześniej. I bardzo, bardzo długo był w takim stanie ruiny, ale na całe szczęście został odbudowany. W środku dosyć ubogi przez to spalenie, ale organy udało się uratować. To było naprawdę wyjątkowe osiągnięcie, że te organy ocalały. Były to naprawdę, są właściwie naprawdę piękne, piękne dzieło sztuki. Co dalej? Tutaj mamy, nie wiem którą część rynku, ale tą część rynku mamy, tą po lewej w tej chwili. W tej zielonej kamieniczce, ile dobrze pamiętam, był zawsze, jak byłem dzieckiem, bar Witaminka. Najpyszniejsze lody na świecie. Z tej perspektywy tak wygląda tutaj ta część rynku. Tam mamy ulicę, teraz tam jest Ruska, a tam była jaka? Kurczę, Mikołaja chyba. No i zaraz przejdziemy dalej, pokażę wam dalej jak wygląda Wrocław. No, teraz sobie pójdziemy tędy zobaczyć. Choinki tutaj, no naprawdę jeden z najładniejszych jarmarków bożonarodzeniowych, jakie widziałem. A możecie mi wierzyć, że byłem naprawdę w różnych miejscach, i w Monachium, i w Stuttgarcie, jeśli chodzi o Niemcy, w Austrii byłem, w Szwajcarii też takie rzeczy widziałem. No pięknie, pięknie naprawdę. Natomiast ten naprawdę urzeka i ogromem tego, co tu się dzieje, różnorodnością, no z tym jest gorzej, dlatego że tu wiadomo, po prostu każdy handluje tym, co najlepiej schodzi, czyli przede wszystkim jakieś dziwne na przykład, tak jak tutaj mamy
kurdoszkołacz, po prostu jakieś tam kołacze takie po prostu. Za chwilę mamy jakieś suweniry, za chwilę po prostu mamy magnesy na lodówki tak zwane, albo jakieś obrazki, albo jakieś rękawiczki, czapki, szaliki, albo jakieś ziemniaczki, kiełbaski, czy inne takie, o, bibeloty tutaj mamy na przykład jakieś, czy z bursztynu, czy z ala bursztynu, z czegokolwiek. Tak to wszystko wygląda. Tym się handluje, to jest po prostu rzecz, która zawsze jakaś tam pamiątka. O, i bar witaminka się został. Także zobaczcie, to jest ten bar, w którym były zawsze naprawdę najlepsze lody. Pyszne rurki z kremem. To po prostu było nie do opisania, smak dzieciństwa. Kiedyś takie te same rurki, co tutaj sprzedawali, można było też kupić na Placu Grunwaldzkim. Ale niestety tam powstała jakaś galeria rurek, nie ma i to się skończyło. Tutaj proszę zobaczyć, jaki fajny taki sobie wiatraczek, jakiś piernik wrocławski, też tam ciekawostki, oczywiście kiełbacha, chleb naturalny i wszelkiej maści inne różne bibeloty. O, a w kształcie tego domku to kiedyś miałem skarbonkę, jak byłem dzieckiem. Takie były bardzo popularne w kioskach, to można było kupić. Ciekawe, czy u was to samo. No i co, oczywiście wina różnej maści, polewki, nalewki i tak dalej. O, tego jeszcze nie widziałem. Poduszki. Jasiek za 15 zł. Dobre rzeczy. Oczywiście udekorowany Wrocław naprawdę bardzo ładnie. Teraz tego nie widać, ponieważ jest dzień. W nocy, gdyby tutaj przyjść, to naprawdę by się wszystko przepięknie świeciło. Niestety, ja dzisiaj nie będę miał jak przyjść tutaj na wieczór. Dlatego postanowiłem zrobić ten film teraz. I teraz wam to pokażę, ponieważ wieczorem w ogóle tu będzie naprawdę ogrom ludzi, masa. I wtedy nie będę mógł wam tego wszystkiego pokazać, bo raz, że nie będzie w ogóle kamienic widać, a dwa, że po prostu nie będzie nawet jak nagrywać, bo będzie na tyle ciemno, że się nie da. Idziemy dalej. Oczywiście o te gumowce różne tutaj, takie z wylatyny czy z czegokolwiek tam, ciasteczka, lizaki, słuchajcie, tego jest naprawdę masa. O, proszę bardzo, parowóz, grill też bardzo, to naprawdę są fajne rzeczy, dla dzieci to jest niesamowita frajda, takie coś. Tam jest, w dali z tą zieloną wieżyczką, to jest centrum handlowe, dom handlowy Phoenix. W nim pracowałem w 1985 roku na stoisku RTV, to było genialne. Ci starsi widzowie mojego kanału będą wiedzieli, co to było w 1985 roku stoisko RTV. Dla młodego chłopaka to było naprawdę kosmos. Tutaj na wprost mamy ulicę Wita Stwosza. Pamiętam, Matko Boska, tyle lat nie byłem we Wrocławiu. Wita Stwosza, ona tam prowadzi w tej chwili do Galerii Dominikańskiej. Poprzecznie tutaj, poprzeczna to ulica Szewska, kiedyś też obie ulice bardzo, bardzo znane. Tam mamy w dali ten budynek na samym końcu, o, ten to Uniwersytet Wrocławski. Niedawno obchodził 300-lecie istnienia. Kiedyś za komuny był to Uniwersytet Bolesława Bieruta. No takie czasy niestety. Dzisiaj jak się nazywa, to nie mam pojęcia. Ale jesteśmy na jarmarku, więc zajmijmy się tym jarmarkiem. Tu mamy opłatki świętokrzyskie, naprawdę bardzo fajne rzeczy. No, różnie, to naprawdę wszystko jest pięknie przystrojone, pięknie to wszystko wygląda. To co mnie razi, słuchajcie, we Wrocławiu, to czego po prostu jest dla mnie nie do przyjęcia, to zniemczenie naszego miasta. Jest to karygodne i w ogóle nie powinno mieć to w ogóle miejsca. Niestety jest jak jest. I tyle, no tylko możemy po prostu powiedzieć, że nam się to nie spodoba, że nie, to nam się nie podoba. Tu jest na przykład takiego czegoś, birhale. No oczywiście browar i tak dalej, wiemy to, ale to birhale tu pasuje jak no wiecie jak pasuje, no. I to nie jest istotne, co tu było kiedyś, bo to być może to było, no ale słuchajcie, to jest ewidentnie zniemczenie Wrocławia. To jest jeden z przykładów, ponieważ takie przykłady mamy na ulicy Ruskiej, gdzie tam mamy napis nad bramą Reusenhof, a wiadomo, że takich rzeczy nie powinno mieć miejsca. Zostało to w latach 40. napisane specjalnym dekretem, gdzie wszystkie napisy niemieckie miały być zniszczone. Ja oczywiście pamiętam, bo tam gdzie ten napis jest, tam była restauracja kiedyś taka z kinem dla dzieci. Tam puszczali bajki z tej restauracji i ja nigdy nie widziałem tego napisu Reusenhof. I po
po remoncie tej kamienicy całej, po prostu kiedy zdjęto te płachty, które chroniły rusztowanie i tak dalej i chroniły elewację całego budynku podczas prac, ukazał mi się napis Reusenhof. Także jestem po prostu, no wiadomo, to po prostu można tam mówić, że to był ten napis został, ale akurat ja w to nie wierzę, ponieważ ja to bardzo dobrze pamiętam. To była moja ulubiona restauracja we Wrocławiu i ja ją bardzo dobrze znałem, często chodziłem do niej, więc takiego napisu tam nie było. Tutaj kolejna atrakcja dla dzieci, taka kolejka górska, zawsze to jest i zawsze sprawia dzieciaką frajdę. Tu jeszcze ciekawostka, ale bzdura, bo chciałem powiedzieć ciekawostka, wyszło mi ciekawa ciekawostka. Mamy, słuchajcie, kościół, też dosyć wysokie wieże, niestety jak ten kościół się nazywa nie wiem, ale wam coś pokażę. O, widzicie tam na górze? Oto Mostek Czarownic. Tam nawet w tej chwili ktoś jest. Też taka ciekawa atrakcja turystyczna Wrocławia. Dużo ludzi tam wchodzi. I też to polecam, to miejsce, ponieważ stamtąd widać Wrocław w dwie strony. Nie w cztery, jak to na innych wieżach, ale w dwie strony i też jest to zupełnie inna perspektywa, bardzo ciekawa rzecz. No i to jest otóż ten dom handlowy Feniks. Jedna, jedyna rzecz, która się została. Jeszcze niedawno był to spółdzielczy dom handlowy, więc ci, którzy przyszli po 89 roku, nie będę komentował, nie mogli się do tego dobrać, ponieważ było to spółdzielcze, a spółdzielcy absolutnie się na nic nie zgodzili. I jeżeli to zostało w rękach spółdzielczych, to fantastycznie, a jeżeli nie, no to znaczy, że budynek ten i cały ten dom handlowy Feniks podzielił los wszystkich rzeczy, które były kiedyś we Wrocławiu. Takie, powiedzmy, no nie były skomercjalizowane, o, tak mocno. Tutaj kolejna taka budka, domek, dosyć ładny, ciekawy. Oczywiście też jedzenie, wiadomo co, Nutella, jakieś tam inne cuda na kiju, frytki z Nutellą, nie wiem co oni tam wymyślają. Tu mamy jeszcze taki piękny wiatrak standardowy. On po prostu praktycznie stoi od zawsze tutaj. Od pierwszego razu on tutaj już był. Natomiast tak co roku dodają jakieś nowości. No i oczywiście ratusz z tej strony od zegara. I mamy, słuchajcie, ulicę Świdnicką. Tu po lewej ulica Oławska, zaraz będzie widać. I tyle. To tyle, taka moja relacja dzisiaj z jarmarku bożonarodzeniowego. Zobaczymy, może jeszcze zdążę przed świętami się wybrać na jarmark wieczorem, żeby wam to pokazać, jak wygląda. Ale mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.